Ponad historycznym Opatowem, we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, malowniczo rysują się wieże niezwykłej budowli. Kolegiata w Opatowie. Jedna z najcenniejszych i najwierniej zachowanych romańskich świątyń w Polsce. Znacznych jak na owe czasy rozmiarów, wyróżnia się wysoką klasą architektoniczną. Zza barokowej bramy wyłania się świątynia wzniesiona około połowy XII wieku, a może nawet w końcu panowania Bolesława Krzywoustego. Przez ponad 850 lat jej istnienie towarzyszyło polskiej historii i dziejom chrześcijaństwa w naszym kraju. Zbudowana została na planie łacińskiego krzyża z prezbiterium od wschodu i dwiema wieżami od zachodu. W owych czasach świątynie często miały charakter obronny. W wieży południowej zachwycają doskonale zachowane biforia, podwójne okna z przedzielającą kolumienką, typowe dla stylu romańskiego. Poniżej ozdobny fryz z fantastycznymi zwierzętami i motywem czwórliścia. Okazałe trójarkadowe niegdyś wejście główne, zamurowane później po bokach, zawiera nadal uskokowy romański portal zamknięty półkoliście z trójlistnym fryzem w tympanonie. Tajemnicza główka. Cóż ma nam przekazać? Całość wraz z gotyckim ostrołkowym portalem, wmontowanym w końcu XV wieku, tworzy ciekawą kompozycję dekoracyjną. Górująca nawa główna z oknami i niższe nawy boczne nadają kolegiacie formę bazyliki. Budulcem były starannie obrobione ciosy piaskowca. W apsydach, obok prezbiterium, zachowały się oryginalne romańskie okienka, rozglifione, by wyłapywały więcej światła. Data związana z remontami kolegiaty po zniszczeniach najazdu tatarskiego w 1502 roku. Piękny romański fryz arkadkowy na ścianie prezbiterium. Czerwienieją piaskowcem późnogotyckie schodkowe szczyty, nadbudowane w XVI wieku. W XVIII wieku wieże zwieńczono barokowymi helmami. Liczne bruzdy i koliste zagłębienia są pozostałością po ostrzeniu szlacheckich szabel. Na okalającym terenie cmentarza, gdy była pogoda, albo wewnątrz kolegiaty, zbierała się szlachta na obrady sejmiku województwa sandomierskiego od wieku XV do XVIII. Bywało kilka razy w roku. Proboszcz przezornie wynosił wonczas przy Najświętszy Sakrament, jako że szlachcie na gorącości nie zbywało.
Od 1722 roku stoją barokowe kościelne ławy. Ich boki, dekorowane motywem roślinnym i postaciami puttów, niekiedy posiadają nawet łacińskie napisy i rodowe herby. Jaśniejące po złotą, bogato zdobione wyposażenie wnętrza ma charakter barokowy i pochodzi z XVIII wieku, ale licznie zachowały się jego elementy o znacznie starszym pochodzeniu. Oryginalna romańska chrzcielnica w kształcie kielicha. Na tle romańskich łuków i surowych ciosów niezwykle urokliwie rysuje się koronkowy ażur starych schodków na chór. Potężne romańskie filary międzynawowe zachowały kute w kamieniu wyraziste detale zdobnicze. Gotycki krucyfiks, niegdyś umieszczony na belce tęczowej, przejmująco przedstawia mękę pańską. Zwieńczony figurką Chrystusa Zmartwychwstałego, nagrobek zmarłego w 1532 roku Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego za króla Zygmunta Starego, właściciela i dobroczyńcy Opatowa oraz tutejszej kolegiaty. Słynny Lament Opatowski. Dzieło wyjątkowe w polskiej sztuce renesansowej. Płyta z brązu, około 2 metrów długości, przedstawia 41 postaci różnych stanów w strojach świeckich i duchownych, niektóre egzotyczne, objętych żałością, boleścią i zadumą na wiadomość o śmierci kanclerza, znanego w ówczesnej Europie, wybitnego męża stanu. Bardzo dobry artysta potrafił wyrazić przeżycia tych osób i ukazać je od lekko uwypuklonych po niemal pełnoplastyczne, tworząc przez to kilka planów. Myśliwskie psy, sokoły używane do polowania. Do dziś zachowały się w Opatowie niektóre z fundacji Krzysztofa Szydłowieckiego. Odrowąż, jego herb na ostrołkowym, gotyckim jeszcze portalu północnym kolegiaty, z renesansową już ornamentacją roślinną. Łabędziem pieczętowała się jego matka. Brama warszawska z 1520 roku w Opatowie i fragmenty obronnych murów miejskich. Zawieszona tu współczesna tablica poświęcona jest 800-leciu istnienia kapituły kolegiackiej. Najstarsze zapiski wymieniające członków kapituły pochodzą bowiem z roku 1206. Niezwykle cenny przywilej opatowski z 1519 roku, którym Krzysztof Szydłowiecki uposażył kolegiatę dochodami z kilku wsi. Zdobiony wielkiej wartości miniaturami Stanisława Samostrzelnika. Piękna bordiura z ornamentacją roślinną. Urealniona podobizna dumnego magnata Krzysztofa Szydłowieckiego. Tutaj klęczy.
Herpodrowąż powtarza się wielokrotnie na nagrobku Szydłowieckiego, wybitnym dziele sztuki, prawdopodobnie autorstwa Jana Cini ze Sieny oraz Bernarda de Gianottis. Kanclerz w pozycji na wznak ma na sobie wspaniałą renesansową kanelowaną zbroję, którą dobrze oddaje brąz nagrobka. Głowa spoczywa na bogato wyszywanej poduszce. Twarz o ładnych rysach człowieka przekonanego o własnej wartości. Łańcuch kanclerski podkreślający pełniony urząd. Ręka na mieczu i rycerskie atrybuty. Święty Zygmunt. Patron kanclerza święty Krzysztof. W zwieńczeniu płyta nagrobna syna Zygmunta, zmarłego w dzieciństwie. Nagrobek z czerwonego marmuru innych członków rodziny. Ludwik Mikołaj, drugi syn kanclerza, zmarły po roku życia ukazany w zaśnięciu, jak to czyniono w renesansie. Przedwcześnie zmarła córka Anna w starannie udrapowanej sukni z bufiastymi ramionami, dekoltem i ściągaczami przy dłoniach, także w zaśnięciu. Rodowy Odrowąż, opleciony przez smoka. Klepsydra w dłoni śmierci symbolizuje upływ czasu i przemijanie. Ponad nagrobkiem Szydłowieckiego jedno z kilku dużych malowideł ściennych z drugiej połowy XVIII wieku. Obraz Bitwa pod Wiedniem w 1683 roku i zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego, tak jak i inne tego rodzaju w kolegiacie, miały zapewne przypominać wielkie chwile z historii Polski i pokrzepiać ducha wiernych i sejmikującej szlachty. Sam król, Lew Lechistan. Pod chórem z organami typowo renesansowy strop kasetonowy, zdobiony rozetkami w kształcie rozchylonych kwiatów o zróżnicowanych formach. Na późnogotyckim sklepieniu żebrowym nad chórem renesansowa polichromia z XVI wieku z datą i podpisem jej autora, Matiasa de Koczko, czyli pochodzącego z Kocka. Dominują motywy roślinne, liściowo-kwiatowe o żywych kolorach. Jeden z licznych klejnotów kolegiaty, włoski renesansowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Świętym Janem z XVI wieku, namalowany być może przez Timoteo Vitti z Urbino. Umieszczony jest w barokowej XVIII-wiecznej oprawie ołtarza, wypełniającego wewnętrzne półkole apsydy południowej. Madonna, piękna młoda kobieta we włoskim renesansowym stroju, z czułością roztacza macierzyńską opiekę.
Sklepienia kolebkowe z lunetami z XVI wieku, z malowidłami z wieku XVIII. Wspaniałą dekorację tworzy siatka wzmacniających żeber i zworniki ze szlacheckimi herbami. Perspektywa malowideł w nawach bocznych sprawia wrażenie trójwymiarowości i wysuwania się przed lico ścian detali architektonicznych i postaci. Zapoczątkowane przez księdza prałata Antoniego Gnoińskiego prace nad przywróceniem piękna wnętrza kolegiaty kontynuował i szczęśliwie ukończył ksiądz prałat Michał Spociński w roku 2006. We wnętrze północnej apsydy krucyfiks z ekspresyjną postacią Chrystusa na tle XVIII-wiecznych zdobień. Ołtarz świętego Józefa zwraca uwagę urokiem wystroju. Poświęcone świętemu Marcinowi malowidła nad transeptem i malowidła w prezbiterium tworzą wrażenie otwartej przestrzeni wychodzącej poza świątynię i jej sklepienia. Barokowy ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku, wyzłocony w 1751 roku. Konsekrowany w dzień świętego Marcina w roku 1757 przez sufragana krakowskiego Franciszka Potkańskiego. Bogato udekorowane różnymi detalami zwieńczenie ołtarza. Rozbudowane belkowanie wsparte na kolumnach. Po jego bokach figury patronów Polski. Święty Wojciech z wiosłem. Święty Stanisław. Obraz patrona świątyni z pierwszej połowy XVIII wieku. Fundacja księdza Józefa Dziewulskiego. Święty Marcin. Według legendy rzymski legionista. W IV wieku biskup Tours we Francji. Nawrócił się, gdy przyśnił mu się Chrystus okryty połową jego płaszcza, którą oderwał i nakrył nagiego żebraka u bram miasta. Najczęściej przedstawiano go jako biskupa. Anioł z symboliczną częścią płaszcza świętego Marcina. Relikwiarz świętego.
ciekawa, oryginalnie zdobiona monstrancja z prawie wiernie odtworzonymi wieżami kolegiaty. Zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad Niemcami na Psim Polu pod Wrocławiem w 1109 roku. Kolejny wielki obraz przywołujący ważne wydarzenie historyczne, wojnę polsko-niemiecką ze słynną obroną grodu w Głogowie. Dowodzący Bolesław Krzywousty. Na glifie romańskiego okna prezbiterium napis głoszący wiktorię oręża polskiego 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Król Jagiełło przyjmujący dwa nagie miecze krzyżackie na znak zwycięstwa. Artyleria krzyżacka, wówczas jeszcze nie najskuteczniejsza, zdolna jednak wprowadzać zamieszanie na polu bitwy. Zachwycić może bogactwo zdobień stalli z pierwszej połowy XVIII wieku w prezbiterium. Fundacja księdza Macieja Flaszyńskiego. On również fundował kościelne ławy i ołtarze. Wielce zasłużył się w pracach budowlanych w kościele w pierwszej połowie XVIII wieku. Wspaniała snycerka tworzy rozbudowane ornamentacje z postaciami amorków. Królewska korona i orły to zapewne nawiązanie do pobytu w kolegiacie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W nawie głównej, ponad bocznymi arkadami, malowidła z drugiej połowy XVIII wieku przedstawiają postaci z tarczami herbowymi kolejnych właścicieli Opatowa. Profesor Mariusz Karpowicz, upatrując tu symboli miłości ojczyzny, stałości, męstwa, gotowości obywatelskiej, łaskawości, historii, taki program malarski uważa za unikatowy w skali światowej. Ślepowron Zofii z Krasińskich, prawdopodobnej fundatorki fresków. Herb własny Ostrogskich. Leliwa Tarnowskich. Herb ziemi sandomierskiej, zniekształcony jednak w późniejszych czasach. Odrowąż Szydłowieckich. Pogoń Sanguszków. Śreniawa Lubomirskich. Król Stanisław August Poniatowski, który dwukrotnie przebywał w kolegiacie w roku 1787 oraz alegoria Polski z koroną i orłem. Złośliwcy widzą tu carycę Katarzynę. Święty Stanisław Kostka,
ujmujący dar uczniów klasy ósmej z 1928 roku. Szlachetnie współgrają wydobyte oświetleniem biel i złocenia prospektu organowego. Rozbudowany, bogato rzeźbiony, z licznymi elementami zdobniczymi, pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Organy zbudował mistrz Kiel z Opawy w 1746 roku. Odnowiona kruchta zachodnia z odkryciami malarskimi z ostatnich lat. U dołu nagrobek kobiecy z XVI wieku w stylu renesansu. Zmarła należała do rodu Tarnowskich, Herbuleliwa. Ponad późniejszą już datą średniowieczne malowidło Niewiasty pod krzyżem. Malarz dostępnymi sobie środkami potrafił jednak wyrazić przejmująco ducha tej sceny. Chrzcielnica barokowa z herbem Nałęcz z roku 1634. Jubileusz 800-lecia kapituły uczciły wielkie uroczystości z udziałem wielu dostojników kościoła. Za 800-lecie Bożej Służby Opawowskiej Kapituły Kolegiackiej w murach tej monumentalnej świątyni. Na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Niezwykłość i urok kolegiaty objawiają się o każdym czasie. Nowych treści i emocji dostarcza w porze nocnej. Światło wydobywa z mroków jej detale, niekiedy wyraziściej niż za dnia. Skłania też do zadumy nad tym, co przemija, co nie przemija, co trwa, jest ważne, nad losami ludzi i losami ich dzieł.